Cześć, startujemy kolejny odcinek na naszym kanale Klubu Przedsiębiorczości na YouTubie. Jestem ogromnie wdzięczny, że teraz jesteś z nami. Co czwartek o 15 leci kolejny odcinek. Regularnie tutaj wywiady prowadzi Olga Palka, nasza dyrektor generalna w Klubie Przedsiębiorczości i też tutaj osoba odpowiedzialna za rozwój właśnie naszego kanału. Też mam ogromną frajdę, że raz w miesiącu mam okazję wystąpić tutaj. Do tej pory były to moje solówki, przemyślenia biznesowe, wskazówki, jak być skuteczniejszym przedsiębiorcą, ale dzisiaj pierwszy raz również jestem w roli prowadzącego rozmowę, ponieważ jest to mój taki, można powiedzieć, debiut w roli prowadzącego. Moim gościem jest wyjątkowa osoba, przyjaciel, mój prywatnie mój przyjaciel, a biznesowo mój wspólnik, z którym znamy się już wiele, no kilka dobrych lat, ale doświadczyliśmy tak dużo, że moglibyśmy o tym opowiadać przez bardzo długo. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Bielusiak, współzałożyciel, współwłaściciel też firmy Narusa Leśna Przystań, która nas dzisiaj bardzo mocno łączy. Do niedawna Tomek również razem ze mną, z całym zespołem klubu działał i rozwijał KP, a dzisiaj wspólnie rozwijamy obiekt, gdzie właśnie teraz się znajdujemy. Jesteśmy, nagrywając ten filmik, nagrywamy go właśnie z jednego z naszych domków. Za nami zresztą widać przybijające się drzewa, las, więc nagrywamy to u nas na budowie. Dzisiaj też trochę w innym stroju niż zazwyczaj w czwartki, bo bardziej na sportowo, ale z naszymi markami, brandami. I co? Przejdźmy do naszej rozmowy. Witaj Adam, cześć. Witajcie. Cześć Tomek, razie. Jeszcze raz. Widzimy się, jesteśmy. Tomek, dzisiaj chciałbym tutaj, żebyśmy w trakcie naszej rozmowy luźnej poopowiadali trochę naszym subskrybentom, osobom, które śledzą nas na YouTubie i na social mediach, jakie ty masz podejście do budowania relacji, jakie ty byś dał tipy naszym właśnie słuchaczom, jak stać się bardziej przybojowym, jak lepiej nawiązywać kontakty, jak lepiej się networkingować, bo w tym jesteś, powiem wprost, doskonały. Znam cię od wielu lat, są twoje bardzo mocne strony. Wiele osób pyta, jak to jest, że Tomek potrafi tak błyskawicznie z kimś się właśnie budować tą więź, tą relację, a jednocześnie być taką osobą, którą wszyscy lubią, bo jesteś osobą, której nie da się nie lubić. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że robimy dzisiaj razem tak duży projekt jak Narusa Leśna Przystań. Także porozmawiajmy trochę o tym. W ogóle jak to się zaczęło, może powiedz, skąd pochodzisz, trochę o sobie, co by nasi widzowie mogli cię lepiej poznać. Jasne, rozmawiamy ze sobą, więc ja się tylko przywitam bardzo serdecznie, witajcie, cześć. Cieszę się, że mogę się już też włączyć do rozmowy. I też bardzo dziękuję Adam za to zaproszenie, za to spotkanie. Nie wiem, jak zaistnieć w tej przestrzeni bardziej teraz, żeby wiesz, dać taką krótką odpowiedź na to, co zamarłeś, ale myślę, że w czasie rozmowy spróbuję się do tego odnieść, bo cały czas mam takie własne wrażenie, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby wiesz, wystąpić, coś powiedzieć, przekazać coś, co będzie większą wartością. Ale cieszę, ty zwróciłeś uwagę na to. Nagrywasz masę filmików, ty jesteś aktywny w social mediach, więc... Coś się tam wydarzyło, że tak powiem, jest wynikiem tych naszych wspólnych działań, natomiast myślę, że o tym sporo opowiemy. Wiesz co, no na pewno urodziłem się w Tychach, jestem osobą, która ma trzech braci, trzech synów, na ten moment pierwszego wnuka, także też pozdrawiam całą moją rodzinę, mam jeszcze rodziców, teściów, mam jedną babcię, jestem osobą, która jest bardzo mocno związana właśnie rodzinnie i to jest dla mnie taka silna więź i myślę, że po części na pewno w dużej mierze to, kim jestem, jaki jestem, no jest na pewno związane z tym, wiesz, z kim się wychowywałem. Wychowałem się z bratem 2 lata młodszym ode mnie. Potem pojawili się w naszym życiu kolejni bracia. To całe towarzystwo rozjechało się bardzo mocno po świecie. Teraz bardzo tęsknimy za sobą wszyscy, czego my też obydwaj doświadczamy, bo jesteśmy w mocnej rozłące z rodziną. To też myślę mocno rzutuje na to, co się teraz dzieje w naszym cudownym lesie i w obiekcie, który budujemy. Natomiast na pewno to, jak ja podchodzę do ludzi, i jak ta moja droga życiowa przebiegała, po części pomiędzy, nie wiem, etatem, samozatrudnieniem, biznesem, próbą budowania biznesu, doświadczeniami, porażkami, potknięciami, skręceniem w lewą stronę czy w prawą, gdzieś na pewno się cały czas ta rodzina przejawia i dużo ludzi wokół tego wszystkiego, tak? Mhm. Wychowywałem się w Tychach,
jak to mówią, pod blokiem, podstawówka, pierwsze 4 klasy, które szybko minęły, potem szkoła średnia, to jest wszystko bardzo blisko, blisko domu, dużo gier, dużo zabaw na dworze, to pamiętam jeszcze wybuch w Czernobylu, ale pamiętam go tylko z tego, że kazano nam iść do szkoły, połknąć jakiś dziwny płyn, który wyglądał jak bardzo ciemna, niedobra herbata, więc to takie urywki z dzieciństwa, po to, żeby też dzisiaj z racji czasu, który mamy przeznaczone na inne rzeczy, może trudno do nich sięgnąć, o wielu rzeczach myślę, będzie okazja porozmawiać w przyszłości. Natomiast świetny czas, taki spędzony, wiesz, na dworze z grupą ludzi na podwórku, gdzie non stop się coś działo, jakieś gry, zabawy, uszkodzenia ciała moich braci, nie wiem, rzucałem gdzieś jakimiś kamieniami, ten kamień uderzył w głowę brata, potem pogotowie, jakieś, nie wiem, głupie zabawy w stylu jeżdżenie windą z bratem, gdzie się zatrzymaliśmy na 3 godziny, bo nie było prądu. Osiedle w Tychach, budowane kolejne blokowisko, więc jest to wspominać. A dziś brat daleko w Anglii od 14 lat, więc też mało się widzimy, tak? Natomiast myślę, że już wkrótce, za niespełna kilka miesięcy, będziemy tutaj często gościć twoją rodzinę, moją rodzinę, rodziny naszych wspólników, tak. Bo to fakt, no pochodzimy razem ze Śląska, a budujemy obiekt i życie kolejne lata tutaj, na Warmii, po drugiej stronie Polski. Dokładnie. To jest super właśnie, że łączysz tak fajnie, znaczy łączysz bardzo mocno tą rodzinę, te wartości właśnie, które są super istotne, właśnie czas z rodziną, z bliskimi, z dziećmi. No, masz bardzo męski skład w rodzinie. Tak, przeważa. I tutaj, wiesz, skład z naszych wspólników, ekipy tutaj też jest głównie męski. Tak. Są kobiety też mocne w zespole i super. Ale to wszystko, co się wydarzyło w twojej przeszłości, doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Czyli jesteś przedsiębiorcą, jesteś dzisiaj współzałożycielem tego projektu, wielomilionowego projektu, który ma ogromną przyszłość, ogromną perspektywę. W trakcie naszej rozmowy, na którymś etapie dojdziemy, myślę, bardziej do projektu Narusa, bo który jest mocnym jakby twoim dzisiaj, po prostu zapełnia twój dzień. Jakby teraz Narusa jest czymś dla ciebie i dla mnie zresztą też, takim najważniejszym biznesowym projektem, takim, który w najbliższym czasie jest kluczowy. Zgadza się. Ale po drodze doświadczyłeś, tak przejdźmy do takiej zawodowości, do twoich spraw zawodowych, do biznesu typowo. Jesteś osobą bardzo barwną, która myślę nie z jednego pieca chlebiadła. Zgadza się, tak. Patrząc na ten słynny kwadrant przepływu pieniędzy, który opisał Robert Kiyosaki, to chyba dotyka z wszystkich tych ćwiartek w tym kwadrancie. Część twojego życia to jest etat. Właśnie jak to jest, bo jak to jest w twoim przypadku, jak ty to widzisz teraz z perspektywy, kiedy osoby, która pracowała na etacie, lwią część swojego życia, zajmujesz się też wolnym zawodem, niedawna bardziej, czyli jesteś DJ-em, jednym z najlepszy na Śląsku. Sam o sobie tego może nie powie, ale ja to mogę z czystym sumieniem i jakby to z pełną pewnością powiedzieć, bo znam go od tej strony bardzo, bardzo dobrze. Czyli jednocześnie etat, tu właśnie wolny zawód, bycie DJ-em i imprezy, a później biznes. Jakbyś mógł o tym trochę opowiedzieć, jak to twoja kariera, etat biznesowa, zawodowa się zaczynała, na co zwrócić uwagę, jak się w ogóle tak przedostać z tego bycia etatowcem na bycie samozatrudnionym przedsiębiorcą. Wiesz, to się tak mocno przeplata, jak ten kwadrant przepływu pieniędzy, o którym usłyszałem dużo później. To jest tak, jak o wielu rzeczach, o kolejnych rzeczach dowiedziałem się w Klubie Przedsiębiorczości, jak podjęliśmy współpracę. Nagle rzeczy zaczęły być nazwane po imieniu. Tak człowiek działał z jednej strony po omacku, z drugiej strony na jakiegoś takiego tak zwanego czuja. Natomiast u mnie to było trochę niedokładnie tak, że to był najpierw etat, a potem samozatrudnienie, tylko najpierw było to chyba samozatrudnienie. W ogóle wzięło się to z takiej wielkiej miłości do ja myślę, że mogę powiedzieć o takich swoich początkach tego wszystkiego. Ujrzałem chyba, nie wiem, czy w wieku 5 czy 6 lat, bo pamiętam takie zdjęcie z moim tatą na kolanach. Tata pracował w Tychach w Teatrze Małym. I był bardzo mocno związany z rozrywką. To było miejsce, gdzie zza kotary, zza kulis obserwowałem wszystkie najbardziej znane rockowe zespoły. Kombi, może nie zaliczano od razu do rockowych, ale wszystkie zespoły, które wtedy były na topie, kiedy ja byłem, wiesz, 5-6-latkiem,
I te zespoły Lombard, Perfect, występowały między innymi właśnie w tym miejscu. To było takie miejsce, gdzie można było uświadczyć i operetki, i występów rockowych, i jakieś aranżacji dla dzieci. I te światła, ta scena, ten zapach desek, ta muzyka grana na żywo, często w trakcie operetek to byli też, wiesz, soliści, którzy śpiewali, grali. I ten świat bardzo, bardzo wtedy mnie się już spodobał. Stąd się urodził w ogóle zamiłowanie do muzyki, tak? Tak, bo tata też grał na gitarze basowej do tej pory, zresztą grywa na jakichś imprezach gdzieś tam rodzinnych, staramy się, gdzieś z tą gitarą się tata pojawia. Oczywiście już nie tak aktywnie jak kiedyś, natomiast pamiętam też to, że pracował ciężko również w weekendy, bo te wszystkie imprezy odbywały się w weekendy i pomimo tego nieświadomy tego brnąłem w tym kierunku i tata zabierał mnie na różne takie eventy, które wtedy odbywały się wokół zakładów pracy, wokół świąt, 1 maja na przykład, dumne takie, wiesz, wielkie imprezy, pochody i tam wszędzie ta regulacja tej głośności, to wpływanie na ten dźwięk, to na pewno. I była taka krótka próba wybrania się do szkoły muzycznej. To się nie udało, bo z jednej strony podobno miałem za krótką rękę, co jest zaskakujące, bo nosto przy zakupie rzeczy ubrań miałem te ręce zbyt długie. Czyli ktoś ci chciał mówić, że się nie nadajesz. Że się nie nadaje, dokładnie ma rację. Jak Michael Jordan, który i niestety wtedy nie wiedziałem, że należy się nie poddać. Tak? Wiele razy słyszał Michael Jordan i wielu innych bardzo znanych ludzi sukcesów, którzy często w szkole czy gdzieś w wczesnych latach słyszeli, że czegoś nie możesz, że się nie nadajesz. Podobnie Tomek słyszał tę historię, a jednak tutaj no... Wiesz, ominąłem to z talent eksplodował. Wiesz, jeszcze tego wtedy nie wiedziałem, natomiast faktycznie to się podobało i myślę, że to mocno wpłynęło na te pierwsze moje zajęcie. Rodzina i to, i tata, i otoczenie, czyli po prostu środowisko. Środowisko. Tak. Dopiero też po latach dopiero się dowiedziałem, jak bardzo to środowisko ma wpływ na życie. I teraz pytanie, czy czerpiesz, czy omijasz? Mhm. I to jest taki mój drugi wniosek gdzieś tam tych pojawiających się okazji i tego skręcenia w nieodpowiednią stronę, albo w prawo, albo w lewo. Że jest pewna okazja, a wokół niej się niestety tylko obchodzi, obwąchuje, zapomina, nie wraca, a powinno się w nią gdzieś tam wejść. To było też, to bardzo mocno rzutuje na moje życie zawodowe, bo ja już w podstawówce te pierwsze dostrzegłem to, że to mnie bardzo nakręca, że to jest to miejsce, w którym chcę być. Ludzie się bawią. Pamiętam pierwsza dyskoteka taka chyba zawodowa, to byłem schowany w jakiejś kanciapie, gdzie nikt mnie nie widział, nie słyszał. Ale byłeś już DJ-em. Byłem już DJ-em w 8 klasie. Takie mam wrażenie, że to była 8 klasa podstawówki. Znam tą aulę, bo nawet wróciłem na nią kiedyś zawodowo do tej szkoły, w której chodziłem 37 w Tychach. I wiesz, tam poczułem ten zew krwi natury, że to jest to. Bakcyla, poszedłeś za czasem. I to spowodowało, że też, bo to udostępnił też mój tata, który razem ze swoją siostrą uruchomili pierwszą taką dyskotekę, w której miałem przyjemność potem też trochę zaistnieć, potem nieco bardziej i zostałem gdzieś tam potem zastrzeżony i myślę, że to bardzo mocno rzutowało na tą przyszłość. Też, wiesz, nie dostrzegłem tego, że to był moment na budowanie jakiegoś większego brandu. Ale to nie była praca na etacie. To było takie właśnie wolny zawód. To był wolny zawód. Takie samozatrudnienie. Można to było uprawiać, tak. Bo przypomnę, kwadrant przepływ pieniędzy, myślę, że nasi oglądający kojarzą, ale są pracownicy, samozatrudnieni, osoby, które prowadzą swój biznes i inwestorzy. 80% ludzi na świecie, zgodnie z prawem Pareta, pracuje na etacie, a 20% prowadzi ten biznes, a ty z tego etatu jednocześnie robiłeś dla siebie biznes w postaci właśnie grania na imprezach. To jest takie samozatrudnienie. Tak, bo był to dalej trochę właśnie bardziej etat, chociaż nie był to etat, ale był to już właśnie samozatrudnienie, chociaż jeszcze ono, początki wymagały nawet zgody na milicji, bo byłem niepełnoletni wtedy jeszcze, więc tata gdzieś musiał pomagać. Ale widzisz, też ta cała praca na pewno dodała skrzydeł. Gdybym miał coś powiedzieć, jak to było na początku, to naprawdę było skrępowanie, było zażenowanie, taka, wiesz, ocena swojego głosu, tego dźwięku, tego, co robisz. Już poddajesz siebie samego krytyce. I taka niepewność, czy to jest to, czy to jest dobrze zrobione, to właśnie ludzie dali ten feedback, tak? Pozytywny feedback, którzy mówią super, świetnie, podoba nam się to, co robisz. I nagle temu dostałeś też pewnie dystans, taki, że większy luz. Na pewno. No pamiętam pierwszy, powiem ci, to się pamięta do końca życia. Mój tata powiedział, weź mikrofon do ręki i coś powiedz.
No i teraz stoją przed tobą obcy ludzie, jest jeszcze głośno, jesteś niepełnoletni i masz coś do nich powiedzieć. Więc pamiętam, że te pierwsze trzy słowa były najbardziej nieudanymi słowami do mikrofonu, jakie słyszałem. I nie było to przekleństwo, czy były zdanie jakieś. Natomiast, bo słyszysz po raz pierwszy swój głos bardzo głośno i on ci się nie podoba. Mhm. I to o tym mówią bardzo często występujący przed kamerą, czy jak się nagrywacie przez telefon, to też proponowałbym na początku na to po prostu nie zwracać uwagi. Postaram się zamknąć taką teraz jakąś teraz klamrą. Pierwsza nasza część rozmowy, myślę, że można by ją podsumować do tego, że nie wierz nikomu, że się nie da. Jak ktoś ci powie, że się nie nadaje, żeby grać na jakimś instrumencie, czy prowadzić biznes, czy uprawiać jakiś sport, zostaw to, rób swoje i będziesz w przyszłości właśnie oceniał ten punkt jako, być może tak jak Tomek, jako taki punkt zwrotny, że się właśnie nie poddajemy i idziemy do przodu. Mhm. Tomku, moglibyśmy trochę iść dalej teraz, bo ja wiem, że o muzyce i o twojej pasji moglibyśmy tutaj pewnie cały wywiad w ogóle tylko o tym opowiadać. Jest sporo do opowiadania. Jest sporo wątków. Na ten temat, tak. Polecam tutaj poznać Tomka bliżej. Wkrótce zresztą miejsce, w którym jesteśmy, będzie jedną z, myślę, fajniejszych miejsc do imprezowania, tak. Też do spędzania czasu, do odpoczywania, do ładowania akumulatorów. Czyli mamy to, mamy etat, a co na tym etacie robiłeś, tak w skrócie? Wiesz, to znowu jest wypadkowa tego, co robiłem wcześniej. Jeden z gości, który często bywał na imprezach, wtedy były jeszcze takie momenty, kiedy częściej podchodził jakiś organizator imprezy czy gość i sugerował, nie wiem, jakiś blog muzyczny czy jakieś interpretacje dla swoich pracowników. I to był, jak się okazuje, świetny przedsiębiorca wywodzący się z wielodzietnej rodziny, który zwrócił uwagę: Tomek, ty dużo mówisz, jesteś taki, wiesz, relacyjny, szybko nawiązujesz relacje, ja tego też jeszcze nie potrafię wtedy tak dokładnie nazwać, i mówi: wiesz, szukam zespołu do pracy. Mhm. Ja wtedy nie dostrzegłem jeszcze tego tak oficjalnie, ale Arek, z którym też poznaliśmy się właśnie na imprezie, trafił wcześniej do tego salonu samochodowego. Mówię tutaj o propozycji pracy w salonie samochodowym. Okay, czyli i to był etap. Twój pracodawca poznał cię na imprezie, gdzie ty prowadziłeś imprezę. Tak. Super. A to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to co ja zauważyłem, prowadząc rozmowy z wieloma ludźmi, poznając mnóstwo ludzi, to niektórzy przedsiębiorcy są wyuczonymi przedsiębiorcami, czyli uczą się tego, nabywają pewne umiejętności, a niektórzy są też takimi naturalsami, że robią pewne rzeczy naturalnie, nie potrafią tego nawet nazwać. Ja myślę, że ty jesteś taką osobą, która z wielu swoich umiejętności nawet nie jesteś świadomy tego, bo już to robisz tak naturalnie, ale z drugiej strony ja myślę, że nasi widzowie mogliby się od ciebie dużo nauczyć. Ja zresztą sam przez te lata, już odkąd się znamy, to tak wyłapuję, wiesz, te najfajniejsze rzeczy, które można wdrożyć u siebie. Więc może o tych relacjach. Teraz dwa słowa. Co według ciebie jest takim kluczem do tego, żeby właśnie nawiązywać w taki sposób naturalny, ciepły, otwarty relacje z nowymi osobami? Bo to się przydaje w biznesie na co dzień, wszędzie. Po prostu, umówmy się. Wiesz, na pewno obserwacja drugiej strony, choćby nawet jak przedstawia ci się nowe osoby, to kiedyś przeczytałem, ktoś mi podpowiedział prostą technikę, też jej nie potrafiłem wcześniej nazwać. Jeżeli witasz się z rodzicami, którzy przychodzą z dziećmi, to pochylenie się na wysokość wzroku do tych dzieci powoduje docenienie tych dzieci. Ja nawet tego nie wiedziałem. I to mi się tak spodobało. Mówię, i widzę, jak te dzieci reagują. Wiesz, zainteresowanie. Więc jednak kontakt wzrokowy to pierwsza rzecz. Ale przejście takiej... Ja to robiłem może znowu na takiego mojego przysłowiowego naturalsa. Natomiast, wiesz, to, co mnie najbardziej kusiło, kiedy my już współpracowaliśmy w czasie klubów, w czasie spotkań, i to się odnosi do każdej właśnie większej imprezy czy spotkania ludzkiego, to ta chęć poznania tych ludzi i trochę im poprzeszkadzania, czyli takiego zaczepienia, co robicie, ale okazało się to... Takie trochę spowodowanie, żeby wyszli z boksa, żeby przełamali jakieś swoje bariery. Tak. Szczególnie widzę, wiesz, zacząłem dostrzegać osoby, które pojawiają się na jakimś spotkaniu po raz pierwszy, czują się niepewnie i bardziej tak empatycznie otoczyć je opieką. To mam chyba tak, nie wiem, z mlekiem matki w 7 miesiącu ciąży się urodziłem mojej mamy. Ale można z tego coś wyciągnąć, więc ja bym chciał może strategię, jakieś swoje takie... Wskazówki, bo ten kontakt wzrokowy to już jest jedna z takich rzeczy, które dobrze byłoby wdrożyć. Bo każdy może to wdrożyć od razu. To nie trzeba jakoś specjalnie... Tak uważam. Wiesz, zbyt długo nie rozważać tego podejścia, bo widzę, że część przedsiębiorców, którzy już częściej się z kimś spotykają, networkingują, już znają ten sposób.
Czyli można to ludzi, tak jakby ująć, żeby nie rozkminiać za bardzo, czy warto, czy tak, nie warto. Tak, dorabiać dialogi do tego. Taka metoda 6 sekund. Raz, dwa, trzy, podchodzę, tak. Niech się dzieje. Na odważnego, tak jak, nie wiem, skaczę z trampoliny, czy z jeżdżalni, której się obawiam, czy skakuje do wody, to taki trochę skok do wody, tak? Czyli podejść, wiesz, podjąć pewne, w cudzysłowie, pewne ryzyko. No jakie jest ryzyko, że ktoś co, powie ci odejdź stąd? Raczej to się nie wydarzy. To się zdarza raz na 1000 chyba przypadków. Fajnie, że podszedłeś, dziękuję, że się witasz. Wiesz, są konwenanse w stylu, kto ma podać pierwszy rękę. Tu bardziej, dostrzegam bardziej niedouczenie, niedoinformowanie. Jest taka książka Kamyczek w latach 70 chyba, czy 80 była wydana. Mhm. Ona opisuje takie proste konwenanse podstawy, kiedy kobieta ma podać rękę. Teraz to na TikToku możecie zobaczyć, że jest ktoś, kto tłumaczy. I często my, mężczyźni, popadamy w takie zakłopotanie, bo teraz my nie wiemy. Wiesz, facet nie powinien podać pierwszy ręki kobiecie, a jednak do tego dochodzi, bo ta kobieta trochę nie wie, jak się zachować. A jak zagadujesz taką osobę? Bo pierwsza rzecz to kontakt wzrokowy, druga metoda 3 sekund, czyli żeby iść działać, tak? Od razu, nie minić. Nie rozkminiać. A jak wygląda, zaczynasz tak, taką rozmowę, to jak otwierasz taką w ogóle, taką gadkę? Poznajemy się na klubie, jestem pierwszy raz na spotkaniu. Wiesz, na pewno było mogę powiedzieć tak, że było w pewien sposób łatwiej, kiedy, wiesz, identyfikowaliśmy się jako obsługa. Czy ktoś dostrzegał, że mamy plakietkę, słuchajcie, na piersi. Ale jeżeli jestem no-name'em nieznanym i nie kojarzy mnie, to po prostu podejść i zapytać, cześć, czym się zajmujesz, co tu robisz, wiesz, czy jesteś po raz pierwszy. To zależy od sytuacji. Ja to odnoszę teraz do klubu, bo sporo tych spotkań odbyliśmy. Ale teraz, Adam, kiedy nawet ktoś tutaj przyjeżdża, niedawno tutaj była pani, o tym chcę wspomnieć, bo była tutaj pani, która przywiozła naszemu wspólnikowi jedzenie na dowóz. I nie było tutaj nikogo i mówię, no przykro mi tak zostawić ją samą w tym samochodzie, ja nie miałem akurat w danym momencie nic innego do pracy. Pani była za kierownicą tego samochodu, małego takiego pojazdu. No i zacząłem z nią rozmawiać. Wyszła z samochodu, przedstawiłem się i zaczęliśmy po prostu rozmawiać, co tu robi. Zacząłem się nią po prostu interesować. Właśnie, to jest... Opowiedziała mi o wielu rzeczach, o których nie musiałaby mi mówić, a najbardziej podoba mi się to, co zdarzyło się na końcu, kiedy już podszedł tutaj jeden z naszych wspólników wspólny, odebrał tą żywność zamówioną i publicznie podziękowała mi, że się nią zająłem, że doceniłem jej osobę. I ona, słuchajcie, w ogóle powiedziała, że chciałaby u nas pracować. To jest osoba, która po 5 minutach rozmowy tutaj poznając wspólników, nas wszystkich, to jest coś, co, wiesz, daje takie przekonanie, że należy tak działać w ten sposób, tak? Czy myślę, że w ogóle jako zespół, jako Narusa, jako klub też wyróżniamy się właśnie takim ludzkim podejściem, taką relacyjnością, taką otwartością. Zdecydowanie. Ale to, chciałbym to jakoś podsumować tą część. Okay. Czyli ja bym to tak ujął i powiedział, czy też się zgadzasz z tym, ale że łatwiej zdobyć więcej znajomych, więcej zbudować relacji, więcej kontaktów, po prostu interesując się innymi ludźmi, tak, niż chcąc zainteresować innych sobą. No to jest ten klasyczny błąd, który często popełniamy. O czym też pisze Dale Carnegie w swojej takiej słynnej książce, której myślę cały świat od wielu dekad zna, jak zdobyć przyjaciół z jednej sobie ludzi. I ty jesteś tego świetnym przykładem, bo tak robisz po prostu na co dzień i to pomaga tobie budować relacje. Tak, ja to wywnioskowuję i obserwując cię od wielu lat i słuchając teraz tego, co mówisz, po prostu stosujesz takich metod bardzo ludzkich, empatycznych. Interesujesz się innymi, dbasz o ten kontakt wzrokowy, słuchasz tej drugiej osoby. Tak, chociaż wiesz, jest to rzecz, na którą musiałem pracować, bo moje gadulstwo to też wiązało się z mikrofonem, z tym, że byłeś tą przeważającą jednostką, tak. To ty nadawałeś prym, to trzeba było to stonować. I teraz, jeżeli w książce jest to po raz setny napisane, że powinieneś zainteresować trochę, się drugą osobą, tak, posłuchaj, spróbuj zablokować ten wiesz, linotok, jak to nazywam, tak. To jest to dla mnie rzecz, nad którą pracuję cały czas i cieszę się, że jest tych rzeczy jest dużo do pracowania cały czas w naszym życiu, uważam, każdego życiu. Natomiast jak się na chwilę zatrzymamy, posłuchamy tej drugiej strony, ona nam to powie, to nagle wiesz, o, to jest ciekawa rzecz, nad którą powinien pracować. Tak? Ale być może się ze mną zgodzisz, ale podobnie jest, jak sprzedajemy na przykład nasze produkty. W ogóle jak sprzedajemy. Tak. Ja zajmujemy się na co dzień sprzedażą. Wiele osób, tak, wiesz, nawet na drugiej stronie tak sądzę, też zajmuje się sprzedażą. Więc... To też zauważyłem to, że im mniej jakby ja mówię, a klient więcej opowiada, tak. Jak bardziej się skupiam na konkretnych pytaniach, na wyciągnięciu tych informacji, tak. To ta sprzedaż jest dużo lepsza, skuteczniejsza, bardziej efektywna niż jak my jako handlowcy mówimy, że jesteśmy super, że nasz produkt jest fantastyczny. To bardziej jakby dać się wypowiedzieć tej drugiej stronie i słuchać po prostu. Bo dzięki temu możemy trafić do tego celu. Wiesz, to oczywiście tak, to jest taka bardzo ważna zasada i nią należy się kierować przede wszystkim w sprzedaży. Może trafimy czasem na osobę, która, wiesz, mniej jest odważna właśnie i trzeba jej może w tym delikatnie pomóc. Natomiast skoro powiedziałeś o sprzedaży, takim nawiązywaniu relacji, to przypomniał mi się
autentyczny dowcip, który mam teraz w głowie duży, ale nie chcę może do tego sięgać. Możesz, wiesz, tutaj czuć się swobodnie. Na pewno i temat dotyczy i Arka, i Jacka, czyli naszej pracy w salonie samochodowym. Powiem Ci, to było zaskakujące dla nas, ale właśnie polegało też na zadawaniu pytań i braku tych pytań, ponieważ klientka oglądała samochód z każdej strony, wszystko wypytała i wyszła na zewnątrz salonu. I Arek był obok mnie, w pobliżu, gdzieś byliśmy z siebie, i ta pani wróciła z powrotem i wyciąga rękę, jak kobieta do podania, i podając dłoń powiedziała: welurowa. A Arek mówi: Wójcicki. Przybliżając swoje nazwisko. Nie, pytam, czy tapicerka jest welurowa. Wiesz, po prostu zaskoczeniem było to dla niego ogromnym. Świetnie wybrnął z tej sytuacji, ale tak naprawdę, wiesz, gdzieś jakaś ta chemia zaczęła, można to było odwrócić w żart, kontynuować, i zresztą tak też ta rozmowa się zakończyła. Od takich abstrakcyjnych sytuacji, gdzie klient po prostu na parkingu pełnym nowych samochodów po prostu wyszedł się załatwić. To jest zaskakujące dla nas po rozmowie z nami w salonie, gdzie jesteś w garniturze, ubrany i rozmawiasz. Więc to, i teraz jak zareagować? Też, wiesz, w stosunku do tego klienta. Natomiast faktycznie ta otwartość, uśmiech przede wszystkim na twarzy, coś, co jest często w Polsce nie udoskonalone, bo u nas jak się facet do faceta uśmiechnie, to już jest krytyka, coś jest nie tak. Jak jeszcze powiedziałbyś komuś komplement, to w ogóle jesteś stracony, ale pomału na szczęście jest już łatwiej to zaakceptować. Mm-hmm. Więc uśmiech uważam taki fajny, nieprzesadzony, sztuczny, bo czasem taki sztuczny, nagrany, gdzieś wyklepany, to nie tędy droga. Tak? Mm-hmm. Dużo tej naturalności, o której mówisz, ale też ona... Ale z tej naturalności można sobie wypracować pewne rzeczy i wdrożyć to u siebie. Każdy, niezależnie jakie to ma cechy charakteru, bo każdy się różni. Niektórzy mają po prostu więcej do przepracowania, dla niektórych to jest naturalne. Tak. Ale niemalże każdy może tego osiągnąć, ten efekt. Wiesz, ja w którymś momencie tak krytycznie patrząc na siebie zauważyłem, że to, na co muszę uważać, to wchodząc nawet w taki zespół kilku osób, które stoją, to żeby nie miażdżyć. Jak mi to kiedyś jeden z kolegów powiedział, bo to jest osoba, która wpłynęła bardzo mocno na moje życie, to już w późniejszej pracy, bo po etacie poznałem MLM, to też bardzo mocno rzutowało na moją świadomość, otwartość i chęć zdobycia jeszcze większej wiedzy. Powiedział mi jedną rzecz: Tomek, musisz uważać, bo ty jesteś trochę jak taki czołg, który wjeżdża, ale czołg rozjeżdża, a ty jeszcze bierzesz lufę i walisz po głowie. I to była dla mnie taka, wiesz, taki bardzo fajny, świetnie podany feedback w ogóle, taki, który dał mi sporo do myślenia, i ten czołg mam do dziś w głowie, także Grzegorzowi bardzo dziękuję. To masz na myśli to, że za dużo mówiłeś, że za mało słuchałeś. Za mało słuchałem, dokładnie tak, że ten człowiek czuł się tak zmiażdżony moją osobą, że on już nawet nie chciał ze mną rozmawiać, bo po prostu nie podejmował tematu. Ja przegrywałem wtedy, wiesz, tą rozmowę. To jest świetny wniosek dla myślę naszych słuchających, bo to dotyczy wszystkich, którzy zajmują się w ogóle prowadzeniem biznesu, sprzedażą, menadżerów, no wszystkich ludzi, którzy generalnie mają kontakt z innymi klientami, czy z ludźmi. Dokładnie. Żeby więcej słuchać, żeby te proporcje były bardziej na chęć, ciekawość, czym ta druga osoba się zajmuje, co ona robi, jakie ma oczekiwania, potrzeby, i wybadać to i trafić w tym. Jak pani teraz trafiła, dlaczego pani się zainteresował naszym projektem? Tak podsumuję sobie tą naszą teraz rozmowę, tak na tym etapie, bo jeszcze trochę mam punktów przed nami. Czyli generalnie tak, pasjonat muzyki, absolutny pasjonat, który zdobył to dzięki środowisku, w którym się wychował. Praca na etacie, z rozmowy wynikło, że w salonie samochodów. I czy twoim pracodawcą był twój w sumie uczestnik imprezy, którą prowadziłeś? Tak. Później się pojawiła sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy. Czyli to wynikło równolegle z etatem? Ponieważ właśnie kolega Arek, którego wspomniałem tutaj, wiesz, w naszej rozmowie, pracował ze mną w tym dziale handlowym, i on wrócił do mnie z propozycją współpracy. Ja już nie pracowałem wtedy w salonie, wtedy podjąłem decyzję o własnym biznesie z kolejnym wspólnikiem, to była agencja leasingowa. I tutaj pojawiła się przestrzeń na to, żeby też sięgnąć do tego MLM-u. Więc co najlepszego doświadczyłeś w MLM-ie? Co ci to dało takim w telegraficznym skrócie? Wiesz co, na pewno pierwszy taki wniosek, który mam, to też pokora do innych osób, które osiągnęły ogromny sukces, nie mając tych wszystkich umiejętności. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. To jest taki przykład. Pojawiamy się na wielkim evencie, cały spodek, a tam wynajęty, spodek pełen ludzi. I na scenie są prowadzący, świetnie to wyglądało, mi się to też podobało, bo to było związane po części ze mną, z tym aspektem prowadzenia eventów. O tym nie wspomnieliśmy, a to jest też twoja absolutnie ogromna moc. Powiem szczerze, że to jest nieprawdopodobne, jak ty sobie radzisz jako prowadzący wystąpienia publiczne, scena, to jest po prostu
no, naturalne twoje środowisko. Bardzo dziękuję. Czuję się chyba chodzi, ale zawsze jest coś do poprawienia, więc wiesz, to też... To my się doskonalimy, ale jeśli na takim poziomie, że to myślę jest super. Wracając do pytania, co najlepszego wyniosłeś z MLM-u? To na pewno ta pokora do tych innych osób, które nie mają z tej umiejętności, bo tam był taki moment w tym spotku, kiedy wywoływano osoby z sukcesem. Okay. I na tamte czasy to były kwoty na poziomie 30-40 tysięcy. I siedziały przed nami takie panie... Miesięcznie, które przede wszystkim hałasowały, przeszkadzały innym, jadły, pamiętam wtedy, mandarynki i piły kawę z termosu. Wyszły na scenę. I znowu Grzegorz wspomniany, niesamowity mentor w tym wszystkim, który się pojawił, potrafił zebrać myśli i wypluć to w postaci takiej jednej rady. Uh-huh. Mówi, to teraz spójrz na to z innej strony, że te osoby to zrobiły i znalazły się po tamtej stronie, a ty jesteś po tej stronie i jeszcze oceniasz, a tego nie dokonałeś. Czyli pomimo tego, że z twojej perspektywy zachowywały się nieodpowiednio, tak. No na pewno nie jak liderki. No bo oceniamy po prostu, tak? To osiągnęły sukces. Dokładnie tak. To był pierwszy taki wniosek. Chciałbym się tu chwilę zatrzymać, bo etat MLM dla niektórych coś fajnego i zrozumiałego, dla niektórych to jest coś dziwnego, czarna magia, no różne są opinie na temat tego rodzaju działalności. Mhm. Ale z jakiegoś powodu się tam znalazłeś? No to, że byłeś zawsze relacyjny, miałeś podejście sprzedażowe, no to pewnie to był jeden z czynników, no bo to było też sprzedaż, też robienie obrotów i w konsekwencji tego też zarabianie. Mhm. Ale tu mi się taka nasuwa jedna rzecz, jak otwartość. Mhm. Otwartość na nowe rzeczy, otwartość na nowe pomysły. Tak. No bo skoro tam byłeś, to musiałem być otwarty. Tak, dokładnie. Jakbyśmy mogli chwilę o tym poopowiadać właśnie, bo część ludzi, których poznaję na co dzień, to są osoby często gdzieś tam trochę tak zamknięte na jakieś nowe możliwości, na nowe szanse, które daje im świat. Tak. Bo żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie te możliwości są na wyciągnięcie ręki z różnych stron. Mhm. Część ludzi po nie sięga, a część ludzi nie. Jak to było u ciebie? Ta otwartość myślę, że wzięła się z tego, że z roku na rok zacząłem sobie coraz bardziej tam zdawać sprawę z tego, że jednak tak jak w książce Kiyosakiego, gdzie to dopiero przeczytałem wtedy, ale mam wrażenie, byłem świadom tego trochę wcześniej, że gryzę własny ogon, czyli kręcąc się co miesiąc wokół własnej osi i teraz nic po tym nie zostaje. Kolejny miesiąc życia mija, kolejny rok życia mija i nie ustawiasz się finansowo. Ja nie mówię o jakichś złotych górach, tylko gdzieś tam słuchałem, wiesz, od klienta, który kupował samochody, mówi, Tomek, jedziemy na narty. A ja mówię, ta otwartość myślę, że pochodzi też stąd. Mówię, świetny masz pomysł, ja chętnie polecę, potem padła propozycja, lecimy na San Siro na jakiś mecz na żywo. I tu przełykałem ślinę, z pokorą mówię, okej, ja muszę być w pracy, ja nie mam takich możliwości. Człowiek, który nie wiem, sprzedawał skarpetki tirami, one przypływały z Chin. Mm-hmm. I to pokazało mi, że należałoby być otwartym na coś innego, bo to znaczy, że jest jakiś inny świat. Ktoś jest po drugiej stronie, ktoś się, dla kogo pracujesz jako DJ czy organizator eventu, ten ktoś ma pieniądze, żeby go zorganizować, czyli musiał podjąć w życiu jakieś inne decyzje albo innymi zadaniami pokierował. I ta otwartość. Czyli chęcie, takie wewnętrzne poznanie czegoś innego i chęć, żeby było lepiej, po prostu. Tak, dążenia do takiej sprawy. Żeby był lepszy standard życia, normalna sprawa. To naturalna rzecz, tak myślę, że. Ale to jest taka fajna, krótka, myślę, podpowiedź dla wszystkich, że robiąc to samo, nie można oczekiwać innych rezultatów. Dlatego warto szukać i postawić na inną rzecz. Tak. Bardziej dzisiaj, w takich czasach, w których funkcjonujemy, kiedy jest tyle różnych zmiennych, COVID, nie COVID, nie ma co mieć jakby wszystkich jajek w jednym koszyku, tylko dobrze jest budować sobie tą alternatywę, tą drugą nogę. Więc tak to rozumiem, że był etat i MLM jako twoja taka druga noga, jako taka alternatywa. A trzecią nogą w sumie dalej granie to było, prawda? Tak, no cały czas gdzieś to było, są pracodawca też poszedł mi na rękę, więc trudno było z tego zrezygnować. Na tym etapie, o którym my jesteśmy, już dawno rodzinkę, z tego co kojarzę, miałeś, nie? Już jakby dzieci twoje były na świecie. Tak, zresztą wiesz, moją żonę poznałem też na imprezie, nie ukrywam, więc to jest, wiesz, wielka miłość do dziś i dzięki temu... Pasja łączy ludzi. Tak, dokładnie, więc tutaj muszę powiedzieć, że odkąd pamiętam, to bardzo mocno wpływa na moje życie i do dziś, bo wiesz, nawet dziś, jeżeli mamy możliwość, nie wiem, nawet tu zorganizować jakąś imprezę, to jestem pierwszy, kto się do tego przyłoży. Robi to świetnie, wiem, bo wiele imprez, które Tomek nam prowadził w klubie i to jest niesamowitego. Więc ta otwartość na pewno, wiesz, daje możliwość poznania, bo to, że ja jestem otwarty i przyjmuję twoją propozycję biznesową
innej osoby, drugiej, trzeciej, piątej, to daje mi pewien pogląd szerszy na to, z czym ja mógłbym się dzisiaj zająć. A jeżeli ja będę zamknięty i nie będę otwarty nawet na wysłuchanie ciebie i twoich argumentów, twojej propozycji, to ja nigdy jej nie poznam. Więc jakby gdybym się zamknął jak ten koń, który ma klapki na oczach, to wiesz, ja po drodze też z potrzeby, bo tu jeszcze chcę o tym wspomnieć, to jest taka rzecz, może gdzieś zabrzmi jako pewna przechwałka, ale absolutnie nie chcę, żeby tak przebrzmiewało. Otóż ta otwartość wzięła się też stąd, dała też pewien efekt w postaci kursu kroju i szycia. Ja podglądam zawsze moją mamę, bo nigdy nic nie było w sklepach w czasie komuny. Moja mama szyła przepiękne rzeczy, tam sweter zrobiony z trzech swetrów, pocięty w kratki, wszystko bardzo idealnie. Moja mama była bardzo dokładna, po nocach robiąc te rzeczy dla nas, dla braci, szyła całe kombinezony, kurtki, jakieś ocieplacze, no cuda niewidy. Mnie się to też spodobało, więc gdzieś tam mówię, a ciekawa rzecz. I pamiętam, że to też się odnosi do tych wszystkich rzeczy, które do tej pory zebraliśmy. Ta otwartość i ta, żeby się nie bać. Mhm. Zapisałem się na kurs kroju i szycia. Nie wiedziałem, czego się nam spodziewać w ogóle. Okay. I ten kurs się już rozpoczął. Miał się urodzić Kacper, mój pierwszy syn. Ola była w ciąży. Nie wiedziałem, że to ja idę na ten kurs. I dowiedziałem się, że on już trwa. Otwieram drzwi, a tam sala pełna kobiet, chyba z 13 i pani prowadząca. A pan w jakiej sprawie? Ja się zapisałem na kurs kroju i szycia. Ja tutaj wszedłem, ja tu wchodzę. I ukończyłem ten kurs kroju i szycia. Dziś, że tak powiem, przerabiam tylko dżinsy moim synom, albo szersze, albo węższe. Sam gdzieś tam człowiek też skacze z tą wagą. Ale taka przydatna umiejętność. Na pewno nie jest dziś tak bardzo opłacalne, jak kiedyś by się mogło wydawać. No i też znowu ma ten minus, który przeczytałem w książce, dostrzegłem wiesz, w tych rozmowach, że jednak to jest znowu takie gryzienie własnego ogona, że to nie jest biznes w takim rozumieniu, że mogę zachorować i będę zarabiał, że mogę wyjechać i będę zarabiał. I to myślę cały czas będzie nas prowadziło w tej rozmowie do miejsca, w którym jesteśmy, nawet jeżeli przeskoczymy trochę teraz za szybko, to ci przepraszam, ale wiesz, ta obserwacja świata, ta otwartość i słyszysz o tych ludziach, teraz szczególnie widać, nie wszystkie historie może są prawdziwe, ale słyszymy, widzimy, jesteśmy atakowani dużą ilością informacji. Ten ma sukces w takiej dziedzinie, niepozorny biznes okazał się bardzo wielkim biznesem. Ostrożnie, bo też może okazać się, tak jak po pandemii, bardziej przykrym odniesieniem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak jak ja to widzę, to cały czas ludzie kreują coś nowego, coś dużego. I są ponad tym wszystkim, tak? I to jest ta... Ja się trochę czuję, jak jest taka bajka o trzech świnkach, które budowały domki. Jeden domek był z papieru, drugi drewniany, dopiero trzeci murowany. I ja mam wrażenie, z upływem czasu, im bardziej zbliżam się do 50, to jako dziadek już, to tak mam trochę pretensje do siebie, wiesz, że przespałem wiele lat. Pocieszam się tym, że duże biznesy też takie międzynarodowe powstały gdzieś po 50 i mam jeszcze trochę chwilę na to, ale... Też ma świetny fundament wybudowany. Jasne i też wiesz, teraz te ostatnie dążenia, które przez ostatnie lata, ostatnie 5 lat mogę tak zaliczyć do takich wiesz, dobrze ukierunkowanych już, prowadzą mnie pomału do tego, tu znowu z pokorą, jeszcze bardzo dużo pracy przed nami wspólnie i wiesz, ale znowu ta wizja i możliwość ładuje mi serce akumulator. Tak, natomiast z twojej skromności no, podkreślę to, że w każdej dziedzinie, w której brałeś udział, czyli bycie DJ-em, osiągnąłeś sukces, bo to trzeba tak nazwać. I osiągasz dalej, bo wiem, że dalej do tego cię ciągnie. Ale do tej pory jest to sukcesem. Na etacie osiągałeś sukcesy. W MLM-ie wiem, że też ci bardzo dobrze szło. Później nasze drogi właśnie się spotkały. W sumie dlatego, że właśnie dostrzegliśmy w tobie osobę, która wiemy, że wniesie ogromną wartość w KP. Bo kiedy wtedy wspólnie z Jackiem, Szwedem, moim wspólnikiem w Klubie Przedsiębiorczości, który też jest naszym wspólnikiem tutaj w projekcie Narusza Leśna Przystań, zaproponowaliśmy ci w ogóle dołączenie do klubu, współpracę, to właśnie ona wynikła dlatego, że Jacek w sumie ciebie znał wcześniej, więc pamiętam, jak on o tobie opowiadał, że jesteś osobą super otwartą, relacyjną, kontaktową, osiągającą sukcesy, bardzo ciepłą do ludzi, taką właśnie przyjacielską. Mamy właśnie no to był dla nas idealny moment, że się połączyliśmy, bo tak. Nie ukrywam, że to był też dopalacz dla nas, dla klubu, twoja obecność na pokładzie. Jakbyśmy ten rozdział mogli tak pokrótce. Jasne. Co najfajniejszego, jakie trudne na tym oddziale mówić pokrótce, natomiast... Niekoniecznie jakoś super promując klub, bo teraz to nie jest odcinek, który ma na celu wypromować klub. Oczywiście. Ale bardziej tak z twojej perspektywy, jakbyś mógł o tym powiedzieć, bo to też się pewnie środowisko, ludzie wokół, z kim przystajesz, jakim się stajesz. Tak. Jak to na ciebie wpłynęło, co ci to dało?
co najfajniejszego wyniosłeś z tego okresu, bo to były kapitalne dwa lata. Czy dla mnie to, znaczy, to takiej zmasowanej współpracy dzień w dzień. To jest, Adam, moment, który wniósł do mojego życia do tej pory najwięcej, ja to tak oceniam. I to bez żadnej reklamy dla samego klubu. Dostrzeżenie tych wszystkich cech, ta otwartość, która się przydała, to wiesz, to, że wcześniej był MLM i gdyby jego nie było, nie poznałbym pewnie Jacka. Nie byłoby to jest ważna rzecz, o której powiedziałeś. I ten moment tej otwartości dawał właśnie taką możliwość, że ja nie wyobrażałem sobie wcześniej parę lat temu, że nadarzy się taka okazja, że zadzwoni Jacek do mnie napisał, potem się spotkaliśmy w Katowicach w La Cantinie, porozmawialiśmy razem i wiesz, ja byłem wtedy też na takim momencie, kiedy ja odpoczywałem od MLM-u, bo pomimo tego, że uważam, że dzięki osobom, z którymi współpracowałem, był to świetny kawał życia, i bardzo dużo mnie nauczył, to gdzieś tam poczułem jakieś zmęczenie tym MLM-em i myślę, że okay. I o tym szczerze i otwarcie, bo tak po prostu było. Ja potrzebowałem jakiejś odskoczni. Byłem wtedy znowu wróciłem na etat w ogóle, to też zaskakujące, taki etat bardziej nowoczesny, czyli kontraktowy i znowu stanąłem przed wyborem i dostaję propozycję od Was i znowu widzę, dostrzegam, że coś jednemu przeszkadza i znowu trzeba podjąć jakąś decyzję. I znowu skręcę w prawo, skręcę w lewo. Natomiast ja wtedy z dużymi, może nie obawami, ale czułem gdzieś, kurde, że to jest właśnie ta żarówka, którą powinienem wkręcić, zaświecić i tak na maksa. I tak ja poszedłem od razu na całość, bo tak uważałem. Natomiast to był czas dla mnie, gdzie nagle zrozumiałem z jednej strony pokornie, jak bardzo jestem w D, jak dużo spotykam ludzi, którzy są ogromnie przedsiębiorczy, chętni dzielenia się wiedzą. Wiesz, prelegenci, ci ludzie w ogóle przychodzą, kupują bilet, mówią, hej, my chcemy tutaj porozmawiać, skąd jesteś, czym się zajmujesz, wow, jesteś tutaj w klubie. Wiesz, to znowu dało to prestiż, znowu dało to zainteresowanie i możliwość też dzielenia się. Od prostej, wiesz, nie wiem, układania ścianki, roll-upa, poznania wszystkich tych ludzi, ich nawet krótkiej historii, bo czasem z jakąś osobą rozmawiasz 2 minuty, a czasem ktoś poświęcił ci trochę więcej czasu na opowiedzenie siebie. My rozpoczęliśmy od bardzo upalnego dnia w Warszawie, wtedy pamiętam, bardzo wysoko, piękny widok na Warszawę. Pamiętam to. Wiesz, także to zostanie w mojej pamięci na całe życie, ale bez tutaj, wiesz, bez nawijania makaronu na uszy. To dało mi po prostu otwarło mnie na zupełnie inny świat, bo nagle masz z różnych branż tak dużo różnych ludzi. Prelegent, który ma ogromny sukces, który jeszcze się tym dzieli i ludzie, którzy, wiesz, pytają, też pomagają, też chcą się łączyć, tak? Więc to taki, taki jakiś ważny, spójny element. To, czego nie widzieli oczywiście uczestnicy spotkań, to całe zaangażowanie, wiesz, całego zespołu tak naprawdę, którego nie widzieli. No zawsze był Adam, Jacek, potem gdzieś tutaj ja zaistniałem, ale cały sztab ludzi, który nad tym pracował, też to są cisi bohaterowie, trochę tak jak u nas tutaj teraz w projekcie Darusa. My, wiesz, my występujemy, pokazujemy, opowiadamy, ktoś występuje na scenie, ktoś jest przed kamerą, a w rzeczywistości cały czas stają za nami masy ludzi. Ta praca za kuli. To jest niebywała. Bardzo często niedoceniana. Wiesz, to tak jak właśnie scena, ktoś wcześniej nagłaśnia, oświetla, czy taki event wcześniej zgładza salę. Tak my teraz, nie wiem, wspólnie z pracownikami, wspólnikami po części dokładamy taką cegiełkę, wiesz, układając każdy w błok, tak? Więc na pewno znowu ta otwartość doprowadziła mnie do miejsca, które dało ogromną wartość. Nazwało pewne rzeczy po imieniu. Co to znaczy być w gronie 5 osób, które cię podnoszą do góry, to, że to towarzystwo, jeżeli czujesz się najlepszy w tym gronie, to powinieneś zmienić to towarzystwo, bo to znaczy, że chęć stawania się zatrzymałeś lepszym, się. Taką chęć stawania się lepszym, dokładnie, takie, wiesz. A przy okazji dostałem też narzędzia do tego. No bo wiesz, jeżeli słucham prelekcji 1,5-godzinnej, już sięgając najwyżej, nie wiem, czy to będzie Rafał Brzoska, czy Lech Kaniuk, gdzie nagle czytasz książkę tego człowieka. Osobiście prowadziłeś z nimi rozmowy na żywo na naszych spotkaniach klubu. Dokładnie. Z Rafałem w Krakowie, pamiętam. Także to było dla mnie, wiesz, niesamowite przeżycie, gdzie do tej pory znałem te osoby gdzieś z mediów, gdzieś z telewizji coś słyszałem, Witold Cassetti, wiesz, należałoby przytoczyć każdą z tych osób z osobna. Tutaj tak? Moglibyśmy pewnie dłuższy wątek na temat klubu opowiedzieć i fajnie, cieszę się tym bardziej, że jesteśmy na naszym kanale KP. Z tego, co tam odpowiedziałeś, no tutaj jakby w klubie dwie rzeczy głównie tak wynikają. Po pierwsze, wiedza od najlepszych praktyków biznesu w Polsce i to robimy i na żywo na naszych konferencjach, spotkaniach stacjonarnych, ale również na YouTubie, tutaj dzieląc się wiedzą z różnymi praktykami biznesu. A druga rzecz, na której chciałbym się teraz bardziej skupić, to kontakty. Czyli jak budować sieć kontaktów, jak pielęgnować tą sieć kontaktów. No bo wiemy, że kontakty w perspektywie czasu to jest biznes. Bo jak jest zaufanie, tak jak my, tak jak dokładnie powstał w ogóle ten projekt, który tutaj budujemy. On powstał dlatego, że się poznaliśmy, czyli budowaliśmy relację, więź, a następnie sobie zaufaliśmy.
aż do momentu, gdzie jesteśmy teraz. Tak. Jakbyś tu mógł trochę Tomek o tym opowiedzieć? Co jest według Ciebie najważniejsze? Od czego zacząć? Co jest kluczowe w budowaniu kontaktów oraz w pielęgnowaniu ich? Wiesz co, no wydaje mi się, że przede wszystkim pojawić się w tym miejscu. No bo my rozmawialiśmy troszeczkę tutaj wcześniej, też z naszej perspektywy, czy z perspektywy organizatora prowadzącego. To jest pewna przewaga, tak? Natomiast mówimy tutaj o tym uczestniku, który pojawia się po raz pierwszy. To myślę, że wykorzystując tą... W tym miejscu można myśli klub, tak? Na przykład, tak? Okay. Na spotkanie klubu stacjonarne, na które przybywam. Tutaj w domku też się można pojawić. I też jest spotkanie, dokładnie tak, więc masz rację. Dziękuję. Skoro mówimy o takim przybyciu na w ogóle spotkanie fizyczne, żeby jednak je odbyć. Jeżeli mówimy o spotkaniu klubu przedsiębiorczości, to ono jest na tyle mocno zorganizowane i dobrze dopracowane, że tam właśnie przywita Cię ktoś, będzie otwarty dla Ciebie, miły, uśmiechnie się do Ciebie i poczujesz się już troszkę taki zadbany. Teraz Twoja rola, mój drogi odbiorco, jeżeli jesteś po drugiej stronie i potrzebujesz tych kontaktów, a każdy potrzebuje, bo chcą Cię rozwijać, będziemy brnąć do szerszej grupy ludzi, bo tam są te kontakty, tam są te możliwości dopiero, tak? No, oczywiście powiem tak, najłatwiej było po prostu po pierwszym spotkaniu dołączyć do KP. To co mnie się tutaj najbardziej rodzi w głowie. Dlaczego? Dlatego, że to analogicznie wywołuje jeszcze więcej interakcji. Wiesz, Adam, no może wybiegam trochę do przodu, ale nasze wspólne spotkania, kontynuacja tych spotkań z taką dużą grupą ludzi przedsiębiorców, którzy jadą razem na wakacje, którzy jadą na jakiś event, tam jest czas, żeby spokojnie porozmawiać o sobie, dołączyć do tej społeczności i dopiero dać wartość. Ja bym chcę też powiedzieć, żeby właśnie w tych spotkaniach, skoro mamy mówić o budowaniu kontaktów, to te wskazówki, które dałem wcześniej, na pewno w jakiś sposób mogłyby pomóc. Czyli znajduję się w tym gronie tych osób i z nimi rozmawiam. Nie siedzę z telefonem w ręku na krześle w tylnym rzędzie, oczekując, że ktoś mnie zaczepi, hej, słyszałem, że masz fajny towar, fajny produkt, tak? No to raczej nie nastąpi. To raczej nastąpi z perspektywy właśnie tej grupy opiekunów, którzy powiedzą, słuchaj, chodź do nas, my tam stoimy, rozmawiamy. Czyli bycie otwartym na komunikację. Okej. To byłoby na pewno najważniejsze, jednym z ważnych elementów na takim spotkaniu. No a jeżeli już rozmawiam i zadałem Ci pytanie, czym Ty się zajmujesz i podzieliliśmy się namiarem na siebie, to jak najszybciej spotkać się po takim spotkaniu na żywo i błagam nie sprzedawać produktu na tym pierwszym spotkaniu, kiedy się widzimy, swojego produktu, tak? Chyba, że ktoś zapyta po prostu, to czym się zajmujesz, bardziej uogólnić, nie wiem, nadać jakiś ton tej rozmowie, że też mam przedsiębiorstwo, czy z takiej takiej branży, ale jednak dalej próbować dopytywać osobę, żeby ona jak najwięcej o sobie powiedziała. Wtedy mam dużo wiedzy przed kolejnym spotkaniem. Słuchaj, jak się widzieliśmy na klubie przedsiębiorczości, no to co? Mam telefon. No jak, nie wiem, jak zbudować teraz tą bazę kontaktów? No załóżmy, że jestem takim nowicjuszem. Mam w tym telefonie paru swoich kumpli, ja chcę wyjść z tego środowiska, tak? Typu trzepak, imprezy. Słyszałem, że poza moją pracą na magazynie można jeszcze uprawiać biznes i dowiedziałem się z reklamy na Facebooku, którego często przeglądam, że jest spotkanie klubu przedsiębiorczości, nie wiem, w Krakowie. No to przede wszystkim idę na to spotkanie i pamiętasz, wielokrotnie ludzie tak by czuli się skrępowani na przykład wiekiem, studenci, którzy mają kapitalne pomysły, ludzie, którzy dopiero od kilku lat pracują na etacie, mówią, ja jestem młody, dopiero zaczynam, albo przychodził jakiś obcokrajowiec, który mówił, no ja jestem z takiego kraju, ale robię to i to. Fajnie, bo się odzywał, więc uważam, że należy, jak tylko najlepiej potrafię, nawiązać tą relację i kontynuować ją potem po prostu na spotkaniu dalej. Można by od razu powiedzieć właśnie o sekrecie pielęgnacji, czyli zadzwonić do tej osoby, bo jak już dałeś mi swój numer, to też nie bać się tego telefonu, tak? Po prostu wiesz, zadzwonić, cokolwiek będę w stanie powiedzieć, nie wiem, najłatwiej, cześć, spotkaliśmy się, nie wiem, czy mnie pamiętasz, na klubie przedsiębiorczości, mówiłem tam, nie wiem, o czereśniach, o wiśniach, o żelazkach, o jakimś innym produkcie. A tak, pamiętam, też kulturalnie może się tak zachowa, a może faktycznie mnie zapamięta, no bo jest dużo metod na networking, nie myślę, że to nie czas i nie dalibyśmy rady teraz na tylu rad przekazać, ale myślę, że to zachowanie po. Czyli ten taki, my to nazywamy zawodowo, wiesz, kontynuacją. Follow-up. Tak, taki typowy follow-up, czyli podążaj tutaj za mną, ja za tobą i dajmy coś sobie nawzajem, bo mam wrażenie, że ludzie trochę pomniejszają swoją wartość. Wydaje im się, że to, co powiedzą, jest dla kogoś bezwartościowe, a może być kapitalną wskazówką bardzo często. Nawet takiego, wiesz, nowicjusza gdzieś tam, tak? I uważam, że tutaj należałoby dla pielęgnacji, dlatego, żeby kontynuować zbudowanie tej listy kontaktów. Znam Cię, Tomek, na tyle dobrze, że wiem dokładnie, o czym mówisz, ale
tak szukam jakiejś strategii, którą moglibyśmy z tego, co mówisz, wyciągnąć jako radę, jako taki punkt esencję. Punkt jeden, punkt drugi, punkt trzeci, punkt czwarty. Okay. Jesteśmy w stanie dać taką receptę? Wiesz, no na pewno łatwiej się do takiej recepty przygotować, ale no, na pewno po pierwsze podejdź, doprowadź do tego, żebyście się wymienili wizytówką, numerem telefonu i spróbuj się jak najszybciej spotkać po takim spotkaniu krótkim na trochę dłuższe. Okej. I na pewno wracajcie do siebie, jeżeli ta chemia, mówimy chemii biznesowej, nawet damsko-męskiej, czy obłupci, żeby jednak to kontynuować, tak? No bo zdobywam kontakty. Tak. A druga rzecz, to daj coś od siebie, czyli jeżeli ten ktoś ma jakiś kłopot, problem, to spróbuj go rozwiązać i zaskoczyć tą osobę. Na to przykład, jest super. Wiesz, prawda? To co mówisz. Ma swoje grono, tak? Nie wiem, ktoś szuka jakiegoś produktu. Bo to, co dla kogoś jest dużym problemem, dla kogoś innego może być błahostką. Tak. I to, co mówisz, jest super ważne. I to może być ciekawe, wiesz, to taka historia, gdzie ktoś się poznał i ten ktoś mówi, no rozmawiałem tam z człowiekiem. Nagle ten człowiek do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, bo ty tam w tej rozmowie poszukiwałeś takiej i takiej osoby. Ja znam taką osobę. Tu z tego miasta albo z innego. I przekazać nawet tylko numer telefonu. I znowu, ważna rzecz, podgrzać trochę ten kontakt, jak to mówią, na gorącym palniku, czyli uprzedzić osoby, że będziemy ze sobą je kontaktować. To jest taka i taka osoba, zajmuje się tym i tym, szuka właśnie takiej osoby, pomyślałem o tobie, zyskujesz wtedy u dwóch osób. Jest to znany właśnie też przez wiele osób, to nie jest tylko moje zdanie, ale wiele osób tak uważa na twój temat, że jesteś takim super networkerem, że potrafisz ludzi łączyć. Też to robisz, myślę, w sposób taki naturalny, natomiast tutaj, w tym, co mówiłeś przed chwilą, właśnie pojawia się to, że rozwiązujemy problem innej osoby, że dla kogoś to jest problem, dla mnie to nie jest problem, albo znam kogoś, dla kogo to jest błahostka. Czy ty notujesz sobie po każdej rozmowie jakieś wnioski po rozmowie, gdzieś to zapisujesz, czy to pamiętasz? Bo tę listę kontaktów, którą ty wybudowałeś w ostatnich latach, to jest przeogromna ilość ludzi, która się przewinęła i na spotkaniach klubu i wcześniej w twoich działaniach. Masz jakiś na to system? Teraz sobie tak przypomniałem, jak mnie o to zapytałeś, że jest zaskakującą dla mnie. Ja mam w ogóle problemy z pamięcią, jest to związane gdzieś tam z nie wiem, z pracą mojej głowy, czy taką krótko. No to tym bardziej szacun, że tak to robisz skutecznie, że tak łączysz ludzi i wiesz, z kim kogo skojarzyć i... Natomiast co ciekawe, to teraz zacząłem na to bardziej zwracać uwagę. Zadałeś mi pytanie, które nagle sobie teraz przypomniałem, że ja rozpoznawałem ludzi po utworach muzycznych, które oni uwielbiali. I dosłownie tydzień temu, czy w zeszłym tygodniu w piątek, napisał do mnie człowiek na Messengerze: Tomek, czy pamiętasz, tam w 2000, czy pierwszym, czy drugim, jak wchodziliśmy tam na imprezę, to zawsze nam puszczałeś to i to nagranie. I wiesz, i po godzinie przypomniałem sobie, które to jest nagranie. Więc poleciały tam takie super lukratywy. I teraz myślę, żeby... To było związane ze sposobem zachowania, z wyglądem. I myślę, że warto sobie jakoś, tak jak zapamiętuje się imiona, jest to bardzo trudne, jak się poznajesz w nowym gronie, to gdzieś jest kilka metod na to, no, opisanych, pokazanych, które mówią o tym, żeby jakiś znak szczególny do tej osoby przyporządkować, albo wyobrazić sobie gdzieś, wiesz, jak ktoś jest wzrokowcem, to będzie mu to łatwiej zrobić. Ja, patrząc na kogoś, on do mnie nie podchodził, ja już wiedziałem, że on lubi to i to, tak? To zapamiętywałem. I to było doceniane bardzo często. Więc to może być doceniane i na pewno jest, wtedy, kiedy zapamiętasz coś na temat jakiejś osoby. To jest bardzo ważne, tak. Że ta osoba lubi to i to, tak, takie hobby. Takie potrawy, albo takie tak hobby. Się nazywają dzieci, na przykład, jak jest jakaś sytuacja, to jest bardzo cenne wrócić z tym. Tak. To jest taki komplement sprzedaży, którego używasz, a on otwiera ci znowu kolejne serce i umysł. Bo jest wow, bo jesteś na inny niż wszyscy. Właśnie, czyli wyróżnianie się w sposób taki bardzo pozytywny. Tak? To, co ja na przykład robię, to widzę na Facebooku, na przykład kto ma kiedy urodziny, to bardzo często, to jest taki mój nawyk, po prostu dzwonię do takiej osoby. No, to jest mocne. Wczoraj na przykład jeden z osób, kompletnie już prawie półtorej roku z tą osobą się nie widziałem, nie miałem żadnego kontaktu i zadzwoniłem do niej z życzeniami. Wow, nie? Że wszyscy piszą, że byłem chyba jednym z kilku nielicznych osób, które w ogóle spoza rodziny oczywiście zadzwoniły tak osobiście. Wiesz, nawet pewnie w rodzinie też zdarzyło się, że nie dzwonili, a osoba... Zajęło mi to minutę, dla tej osoby było to super i też to jest jedna z takich rzeczy, którą ja na co dzień robię. Regularnie widzę, o, ta osoba ma dzisiaj urodziny, dzwonię. Często to jest osoba, która nie jest tak bliska mi na co dzień, ale przez to, że zadzwoni, no to jest dużo mocniejsze niż napisanie Messengera czy SMS-a, jak robią w sumie wszyscy. No i widzisz, wydawać by się mogło rzecz taka błaha z perspektywy ogólnej. Ale pod kątem budowania jakichś relacji to jest super istotne. Takie właśnie szczegóły. Wiesz, no bo najtrudniejsze jest, uważam, najtrudniejsze, może błędem jest, łatwo popełniamy, jest to, że
pozyskujemy numery telefonu czy wizytówki. I teraz dzwonimy do nich tylko wtedy, kiedy coś od nich, czegoś od nich potrzebujemy. I to jest moim zdaniem słabe. I to bardzo szybko odczuwasz to w rozmowie. Słyszysz to po drugiej stronie. Jeżeli dzwonisz tylko brać. Mhm. A kiedy dasz, tak, to wychodzisz naprzeciw. Jesteś tym, który przyszedł. Więc... Czyli podsumowując to w jakiś tam sposób. Jasne. Otwartość, czyli wracamy do otwartości. Mhm. Czyli na przykład na klubie przedsiębiorczości. Ale możemy tu wziąć jakikolwiek inny meeting, spotkanie, konferencję. Tak. Ale możemy to tutaj jakby najlepiej na przykład odnieść do klubu, bo obaj mamy do czynienia na co dzień. Otwieramy się na nowe kontakty, zdobywamy jak najwięcej kontaktów na takim spotkaniu. Tak. Jak najszybciej się da, robimy tak zwany follow-up, czyli kontaktujemy się po raz drugi, żeby umówić się już na kolejne spotkanie. Tak. Na którym głównie rozmawiamy nie o swoim biznesie, tylko słuchamy drugiej strony i dajemy się poznać z tej najlepszej strony. Jak jest jakiś już wspólny mianownik biznesowy, to oczywiście możemy go jakby ciągnąć dalej, ale nie jest to naszym podstawowym celem. Cel, dokładnie. Jak widzimy, że ktoś ma jakiś problem w czymśkolwiek, a my znamy na to odpowiedź lub możemy znać kogoś innego, a wiemy, że tu sieć kontaktów jest ogromna, to pomagamy rozwiązać ten problem, bo dzięki temu uzyskujemy w oczach tej osoby, bo dajemy coś po prostu jej. Tak. No to jest taki wzór, którym wiesz, modelowo... Czyli im więcej z siebie dajemy, tym więcej otrzymujemy, więc skupiamy się na dawaniu, a nie na braniu. Tak, to jest, tak, to jest główny wniosek, myślę. I on przyświeca temu. Wiesz, to widać, ta rola dyrektorów w klubie też właśnie tak funkcjonuje. I uważam, że warto się na niej wzorować, będąc uczestnikiem. No bo... wiesz, to przykład idzie od nas. To my jakby zawsze bądź, jak od kogoś czegoś wymagamy, to sami pokażmy, że tak robimy. No nie? To dokładnie. Jest tak jak wychowywanie dzieci. No jak... Zgadza się. Najlepiej to po prostu być przykładem. Być przykładem, pokazać to. Tak. Przykładem dla innych. Tak, oczywiście. Więc... temat rzeka. Moglibyśmy na pewno nagrać jeszcze jeden odcinek tylko o tym, jak tam się zbudować, jak być super networkerem i łączyć kontakty, ale dzisiaj, teraz te czasy, w których żyjemy, myślę, takie mam przekonanie, że kontakty to jest jedno z cenniejszych w ogóle aktyw, jakie można mieć. Tak, no wiesz, że to jest historia naszej własnej działania. Chciałbym do tego przejść, tak. Czyli kontakty do biznesu. Mhm. Jak mają się relacje, kontakty do biznesu? Co jest tym spoiwem, który powoduje, że z relacji prywatnych albo też takich biznesowych, ale bez działania jakby razem jeszcze, jak można z tego przejść na biznes? No wiesz, tutaj całą mocą jest tak naprawdę znowu społeczność. Im ona jest większa, tym bardziej daje ci takie osoby, które dostrzegasz, że wyróżniają się w jakiś sposób i one się przyciągają ku sobie. Zresztą, no wiesz, spotkanie nasze jako wspólników wynika... Czy nasza akurat współpraca wynikła naturalnie, ponieważ świetnie nam się spracowało. Natomiast w klubie. Mówiąc o wszystkich... I urodził się później po drodze Pomoc Domu, w którym ty też jesteś jak ryba w wodzie, bo lubisz budownictwo, architekturę i to jest twój naturalny temat. Ale ze społeczności masz na myśli co, że... Właśnie, wiesz, kolejne osoby, które się okazało, tak jak Wojtek, Krzysiu... Czyli generalnie... Te wszystkie działania związane ze społecznością... Ale to wynikło z zaufania przede wszystkim. No tak. Czyli na tyle się długo poznaliśmy na różnych wyjazdach, integracjach, spotkaniach, konferencjach, wakacjach, tak jak wspomniałeś, tak, że zbudowaliśmy ze sobą po prostu taką więź, że mogliśmy sobie zaufać. To jest takie spoiwo, myślę, tak, no nie? Czyli ten element, że wiemy, że możemy na sobie polegać, że sobie ufamy. Także to jest ta taka wartość, która powoduje, że przechodzimy później do tego wspólnego biznesu. No tak, bo składasz komuś propozycję w większym gronie i teraz jakimś kluczem się kierujesz, tak? Tak. Więc pierwsze, czym się wyróżniły te osoby, to tym zaufanie. Natomiast mnie się bardzo podoba to, że to było wynikiem takich niezaplanowanych działań. Przecież Krzysztof pojawił się bardzo wcześnie na spotkaniach klubu, chyba na jednym z pierwszych w Krakowie, tak? W ogóle opowiem tutaj dwa słowa. Krzysztof Kozioł, tak, nasz prelegent, tutaj zresztą był jeden odcinek nagrany z Krzysztofem już tutaj na kanale Klubu Przedsiębiorczości, można do niego wrócić, jest naszym wspólnikiem. Wspólnie tutaj budujemy ten biznes na Rusa Leśna Przystań. No a Wojtek Matuszny jeszcze nie był na kanale, ale myślę, że się kiedyś tutaj na pewno pojawi. I wspólnie poznaliśmy się wewnątrz klubu. Tak uzupełnię to, żeby tak rozjaśnić. Więc... Znaczy raz zaufanie, a druga rzecz, która nas połączyła, to przede wszystkim też kompetencje, myślę. Takie uzupełnienie się po prostu. Że to nie jest tylko tak, że my sobie ufamy, się lubimy, jest fajnie, tak, tylko ufamy, lubimy i jednocześnie uzupełniamy się tymi mocnymi stronami. Wiesz, no patrząc na Rusę, na Rusę Leśną Przystań, już ten projekt, jako projekt, którym jesteśmy już czterema nogami, jak to mówią, to właśnie tutaj dostrzegliśmy wszyscy, że jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni i bez tych kompetencji byłby jakiś brak. Więc każda z tych osób wyróżnia się tą inną kompetencją, czyli, ale wiesz, to mnie się najbardziej fascynuje mnie to, że to jest na
etapie życia każdego z nas, zawodowego, prywatnego, biznesowego, nagle gdzieś pojawia się pewien projekt, tak? Mhm. I on nagle, tylko dzięki temu, że działamy, to jest drugi taki element, żeby zadziałać, żeby dostrzec tą okazję i działać, tak? Mhm. Wiesz, nie zatrzymywać tego, tak? Tylko dać temu się rozwinąć, rzeczywiście pielęgnować, tak jak kontakty, tak też cały biznes, mhm. to dziś to nas dopiero, wiesz, otwarło przed nami te pierwsze drzwi, bo mam wrażenie, że my dopiero wchodzimy, wiesz, tak. pierwsze z drzwi, które mamy jeszcze do otwarcia. Nie wyważamy ich, tylko je otwieramy. Po prostu, myślę, że doskonale wiemy, o jakiej skali my rozmawiamy teraz, mm-hmm. nie? Bo projekt Narusa Leśna Przystań wiemy, że jest projektem olbrzymim, który ciągle się w naszych głowach i działaniach rozwija. Tak jest. Bo z działki 3,5 hektarowej, którą nabyliśmy i gdzie budujemy nasz kompleks, już nie mówimy tylko o tej działce, tylko mówimy o czymś dużo większym, o większych perspektywach. No nie będziemy może wszystkie szczegóły teraz zdradzać, ale na pewno jest to coś o dużo, dużo, dużo większym rozmachu. Czym w ogóle jest kompleks Narusa Leśna Przystań, tak w dużym skrócie, Tomku? Jakbyś mógł powiedzieć. Wiesz co, co my tu robimy? Jedno z haseł, które jakby zamyka to klamrą, takim hasem reklamującym, to jest nie wiem, Luna Park dla przedsiębiorców, ale myślę, że to jest trochę zamknięcie. Myślę, że poza przedsiębiorcami też inni ludzie. Luna Park po prostu dla gości. Tak. Natomiast faktycznie, no wiesz Adam, budujemy coś wielkiego, o czymś teoretycznie mam wrażenie każdy z nas marzył, no bo uważam, że jak wiesz, bywamy w miejscach typu hotele, miejsca, no to zawsze stoi jakieś, czy znane nazwisko, czy mniej znane nazwisko, jak jest właściciel tego obiektu, tak? Więc ktoś ma, wow, ktoś jest właścicielem hotelu, ośrodka wypoczynkowego, nie wiem, basenu, restauracji, no to jest to pewien prestiż, który mówi o tym, że ten ktoś wykonał jakąś pracę, stworzył jakiś biznes, który dzisiaj funkcjonuje i jest bardzo duży, bo go widać. Mhm. Tak? On jest taki bardzo transparentny najczęściej. Tak też przywykło mówić o tym, że dopiero ten biznes, który ma fizyczne budynki i samochody. Co oczywiście jest nieprawdą, bo wiemy o tym, że dzisiaj biznes online jest też potężny na dużą skalę. Ale wróćmy do pytania. Powstaje tutaj miejsce, które mnie się niesamowicie podoba pod bardzo ważnym względem, że wnętrze nakręca to na zewnątrz. Mówię o tym, że my się tym bardzo ekscytujemy, się zaramy, że to w ogóle powstaje. Przy okazji ludzie też to widzą, przecież inwestorzy, klienci widzą, w jaki sposób to transparentnie pokazujemy, jakimi etapami to realizujemy, jak duży to ma rozmach. Mhm. Bo wiemy, że historia tutaj nas tutaj przywiodła, że okazało się, że w tym istniejącym kiedyś kompleksie też już coś się odbywało. Mhm. My go na nowo realizujemy poprzez adaptację budynku. Reanimujemy, modernizujemy, właściwie nadajemy mu nowe życie dwa razy większe, moim zdaniem wielokrotnie większe. To ten X powinien być dużo większy. I czyli co, kompleks składa się z domów, w którym zresztą jednym z nich jest jednym teraz. Jesteśmy, dokładnie. W sumie to hotel, my jesteśmy takim bardziej butikowym, myślę, hotelem, nie? Tak, 21. Tak. Taki hotel na czas, dopasowany do bieżących czasów. Tak. Gdzie mamy bardziej las, domy, taj też komfort większy i wiesz, powietrze, wodę niedaleko stąd. No właśnie to jest taka rzecz, to są, gdybyśmy zamilkli na chwilę, to tu jest kompletna cisza. I w środku, i na zewnątrz. Dziś akurat jest nieco spokojniej. Natomiast to jest teraz jeszcze teren budowy, a pomimo tego, kiedy milkną maszyny, znikają pracownicy, to zapada tutaj niesamowite. Też miałeś przyjemność wraz z rodziną, ja również tego doświadczyć, że to jest ten spokój tego stuletniego lasu. To, co robi na mnie ogromne wrażenie w tym miejscu. Uważam, że tutaj każdy, kto przyjedzie, natychmiast zwraca na to uwagę. Może zdaje sobie z tego sprawę trochę później, ale wiele osób mówiło nam natychmiast, że przyjeżdżając tutaj, to jest bardzo blisko drogi, bardzo blisko dużego miasta, czyli dobry dojazd, a jednocześnie można nagle zniknąć, wyciszyć się, no i las, zieleń, natura, więc wiesz, te elementy grają naprawdę mocno. I ludzie, no dzisiaj nawet teraz nagrywając ten filmik, widać dzieci za nami, ponieważ tutaj po prostu to żyje, to są to ludzie, życie tutaj się odbywa, tak. Tam teraz to, nie możemy tego pokazać kamerą, ale znaczy, moglibyśmy, ale musielibyśmy zmienić kadr, tam praca się dzieje na budowie, no generalnie dzień jak co dzień po prostu. Dokładnie. No my zresztą też jesteśmy tutaj w pracy, bo wiesz, pokazujemy stąd produkty. Tak. Nie mogliśmy się doczekać pokazania efektu wybudowania domków. Pokazaliśmy domki, bo wiele firm, które proponują swój produkt, cały czas mam wrażenie, bazują na wizualizacji. My pokazujemy bardzo transparentnie każdy etap. Filmujemy, zresztą dla klientów wielokrotnie filmowaliśmy etapy, wiesz, powstawania ich konkretnego produktu. I tak podsumowując, bo też, żeby to tak jakby ująć, Narusa jest domami dzisiaj, znaczy
kompleksem. Naszym, ludźmi przede wszystkim, którzy tym stoją, ale jakby tak patrząc już nie, jako nieruchomość, budujemy teraz domy, apart hotel, części wspólne, salę konferencyjną. Też nie ukrywam, że się bardzo cieszę, ponieważ jako klub przedsiębiorczości organizujemy dziesiątki konferencji w trakcie roku i to jest taka nasza profesja od wielu lat. I teraz już wkrótce będziemy wiele z nich robić tutaj, na naszym obiekcie, w lesie, w naturze, blisko natury, blisko wody, no coś niesamowitego po prostu, no nie? Więc to, o czym mówisz, też takie spełnienie, takie realizacje takiego tak. kolejnego marzenia, ale z drugiej strony coś takiego fajnego, gdzie sami się świetnie czujemy, więc wiemy, że dopieścimy tu naszych gości, po prostu, no nie? A wiesz, perspektywa jest ogromna, bo możliwości poza domami, poza apartamentami, to przyszłość tego projektu to przede wszystkim domy na wodzie, tak. domy pływające, w których można razem z rodziną spać, podziwiać, wiesz, ogrom zalewu wiślanego, domy na drzewach, wieża obserwacyjna, wiesz, planów mamy bardzo dużo, będziemy sukcesywnie zdradzać pewnie te ale atrakcje. Ja też widzę już tutaj o samych wyobraźniach, ty świetnie będziesz tutaj prezes spędzał. Wiesz, hasło od DJ-a do właściciela hotelu, to tą drogę przeszedłeś, idziesz tą drogą. Idziemy tą drogą. Tak. No wiesz, dużo wyzwań tam przed nami, ale widzimy, podoba mi się to, że rejestrujemy każdy moment, że będziecie mogli w którymś momencie zobaczyć właśnie każdy metr kwadratowy tego miejsca, jak ono się przeobraziło. Jak dzięki tutaj wiesz, wytrwałości, zaangażowaniu całego zespołu, pomysłom, co chwilę dołącza ktoś do tego zespołu, ktoś nowy, bo słyszymy od Wojtka, wiesz, że kolejne małżeństwo chce tutaj do nas dołączyć, do tego projektu, do współpracy z nami, do pracy na obiekcie, bo będziemy potrzebować bardzo dużo ludzi też tutaj, prawda, do obsługi całego tego kompleksu. Więc to jest znowu powrót, wiesz, do tych relacji, do tych kontaktów. Nie byłoby tej chęci współpracy z tobą, z Jackiem, z Wojtkiem, z Krzysiem poprzez te relacje prywatne, które są pobudowane, tak. bo ktoś nagle mówi, słuchajcie, ja chcę dla was zrobić to i to. Słuchajcie, a ja mógłbym tutaj zaistnieć w takiej roli. Czyli znowu podstawą cały czas są ta otwartość do ludzi, którą każdy z nas mając... Od relacji do kontraktów. Dokładnie. I nie da się tej drogi ominąć. To jest tak jak, wiesz, są schody do sukcesu, a nie winda. Przede wszystkim myślę, że lubimy kupować od ludzi, których znamy, ufamy, lubimy. Tak. Ta zasada tu jest też nam bardzo bliska, bo nasi kontrahenci, podwykonawcy, to często są nasi albo klubowicze, albo inwestorzy. Tak. Ludzie, z którymi się po prostu znamy, którzy wiemy, dokładnie. Że dowodzą swoje tematy, są rzetelni, uczciwi i robią robotę tak, jak trzeba. No to był ważny też argument w tych spotkaniach, kiedy pojawia się ktoś, kto ja was już znam, a jak jeszcze dzieje się coś takiego, to ja też chcę być częścią tego projektu, więc wiesz, ludzie chcą dołączyć tutaj w taki sposób, w jaki są w stanie, tak? Być może ktoś, kto nas ogląda, myśli, że chciałby więcej wiedzieć o tym jeszcze. Może komuś jakieś teraz pytanie się pojawia w głowie. Jak można stać się właśnie w ogóle częścią tej opowieści, częścią tego projektu? Jak to wygląda dzisiaj? Tak. No, w sumie właściwie możemy powiedzieć o tym, że jest jeszcze taka możliwość, więc z drugiej strony bardzo serdecznie zapraszamy. No, wiesz, chyba najłatwiej byłoby do nas tam napisać maila lub zadzwonić, bo to będzie najprościej i rozpocząć od takich materiałów, które jesteśmy w stanie przybliżyć, przedstawić, bo to możemy wysłać, więc nie wiem, czy będziemy pod filmem zamieszczać jakiś mój adres mailowy, czy te wiele. Ja myślę, że najprościej będzie po prostu osoby zainteresowane, zapraszamy na stronę narusa.pl od tego i tam jest właśnie, i dużo informacji o nas i o stronie i o naszym obiekcie i kontakt bezpośredni. Tak będzie chyba najprościej, żeby dowiedzieć się więcej jeszcze o projekcie. Dokładnie, zapraszamy na stronę, bo od tego warto zacząć. Tam faktycznie mamy sporo wizualizacji, już realnych zdjęć z planu budowy, realnych zdjęć z domku we wnętrzu, w którym się znajdujemy, pokazując, jak on wygląda tak naprawdę. Więc jest jeszcze miejsce na to, żeby faktycznie stać się częścią tego projektu, a o szczegółach myślę, że najlepiej byłoby porozmawiać po prostu już, wiesz. A gdzie w ogóle to powstaje? Tak myślę, że tego nie poruszyliśmy tematu. Tak mi wszedł do głowy teraz to, że tak ktoś może nas oglądać. Bardzo ważne pytanie. Chłopaki tu fajnie gadają, coś tam robią dużego, ale gdzie to w ogóle jest? Tak. Frombork. Ja dziś przeczytałem, że Frombork po 1300 roku był stolicą Warmii w ogóle, więc Frombork 30 km od Elbląga, a od Elbląga 40 minut do Trójmiasta, tak mogę powiedzieć, tak? Zalew Wiślany, północna część Polski, piękny teren Warmii i Mazur, można sobie wygooglować, sprawdzić, gdzie jest Narusa Leśna Przystań, zobaczyć nas, Frombork. Miejsca absolutnie dzikie, perspektywiczne, niedotknięte przez człowieka wcześniej, tak bym to mógł ująć, ponieważ jest to miejsce z ogromnym właśnie naturą, z ciszą, z takimi parametrami, które nas tu też przyciągają. Mamy parametry uzdrowiskowe, najczystszy pas powietrza mamy nad głową w Polsce. A z drugiej strony też... patrząc tak typowo biznesowo na liczby, no to też teren bardzo niedoszacowany do niedawna, myślę, trochę zaniedbany, zapomniany.
gdzie dzisiaj się dzieje dużo inwestycji, dużo tu jest biznesów, które powstają teraz. Tak. My, ale również w okolicy nas, słynny przekop Mierzei Wiślanej, który się dzieje vis-a-vis po drugiej stronie. Także temat jest naprawdę ciekawy i dzisiaj jest to ciekawa, myślę, alternatywa do tego, żeby zabezpieczyć swój kapitał, aby on pracował i wzrastał na wartości, gdzie wiadomo, co się dzisiaj dzieje na świecie i obserwując rynek widzimy, że jest to, myślę, ciekawa opcja. Ale tutaj nie będziemy może aż tak brnąć w szczegóły. Osoby, które chciałyby więcej, to zapraszamy po prostu do kontaktu do nas. Dokładnie, że wspólnie z Adamem przybliżymy te szczegóły. Coś Tomku jeszcze? Na koniec? Nie, gdzieś tam pewnie jeszcze wiele rzeczy chciałbym w głowie powiedzieć, ale gdzieś na pewno... Ja myślę, że jest to ciekawy też motyw do tego, że za jakiś czas, w bliżej nieokreślonej przyszłości, za ileś czwartków, bo nasze odcinki na kanale YouTube lecą co czwartek, za ileś czwartków pojawimy się tutaj ponownie, być może już w sali konferencyjnej. Tak. Zobaczymy, wybierzemy jakieś inne miejsce i... Pokażemy więcej. Pokażemy więcej i opowiemy jeszcze więcej o tym networkingu. Tak, może pociągniemy temat jeszcze bardziej, bo na pewno go nie wyczerpaliśmy. A dzisiaj uważam, że to jest taka umiejętność, której każdy przedsiębiorca i każda osoba w ogóle chcąca więcej od życia powinna się uczyć. Bo te kontakty, budowanie swojej sieci kontaktów, poznawanie nowych ludzi, łączenie konkretnie ludzi, to jest coś, co spowoduje, że zawsze sobie niezależnie w jakiej sytuacji będziesz, po prostu poradzisz. Bo niezależnie czy coś będzie, jakiś problem, czy jakiś przyjdzie COVID, cokolwiek, to i tak będziesz wiedział, z kim się skontaktować, do kogo się zgłosić, z kim porozmawiać, po to, żeby być może stworzyć nowy biznes, być może stworzyć nową gałąź, nowe źródło dochodu. Dlatego dbajmy o te kontakty, pielęgnujmy je. Ja Was serdecznie również zapraszam na naszą stronę klubprzedsiębiorczości.pl oraz do naszej księgarni, gdzie mamy tam gorące pozycje, jest tam też moja książka Moc Działania, jest sporo fajnych innych pozycji, które polecam każdemu nabyć, bo dzięki wiedzy, tak jak dzisiaj też powiedzieliśmy, ludzi sukcesu, wiedzy ludzi, którzy już doświadczyli pewnych rzeczy, zrobili pewne biznesy, można wiele pułapek ominąć i dojść do pewnych celów szybciej, a dzięki kontaktom można wszystko. Dlatego serdecznie Was tutaj zapraszam do nas śledzenia dalej. Co czwartek tutaj działamy. Zasubskrybuj nasz kanał. Jak będą jakieś pytania, to na wszystkie w komentarzach odpowiemy. Także działamy. Dzięki Tomek za rozmowę. Super Adam, ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów. I lecimy do przodu. Cześć. Dobrego. Cześć.